chciałam sobie spiąć włosy, to znaczy one były spięte, ale chciałam też zobaczyć, jak będę wyglądała w rozpuszczonych włosach i ściągając po prostu gumkę, mi ona gdzieś odskoczyła. Nie wiem, gdzie jest i nie chcę się jej szukać, więc już tak zostanę. Niech już tak będzie, dobra. Swoją drogą w ogóle tak teraz patrzę w podgląd i widzę, że tutaj jest taboret nieschowany, bo prawda jest taka, że jestem przed sprzątaniem i wiecie, jak to jest przed sprzątaniem. Nie, człowiek wszystko wyciąga z szafek, po czym dochodzi do wniosku, że zacznie coś innego robić. Ja w tym wypadku po prostu doszłam do wniosku, że najwyższa pora zacząć nagrywać i chciałam się z wami przywitać, więc czemu nie? Także mam nadzieję, że w kadrze nie ma żadnych rzeczy, że udało mi się wszystko schować, a to, czego nie widać, to nie ma, więc uznajmy, że jest porządek. Ale nie o tym dzisiaj mowa, zdecydowanie nie. Przechodzimy do książki. Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam was zaprosić na kolejny film i tym razem we współpracy z wydawnictwem Mowa chciałam wam opowiedzieć o książce, która ma perfekcyjny tytuł. Dosłownie. Lepszego nie mogłam sobie wyobrazić, ponieważ jest to, uwaga, uwaga, idealny czas na smuteczek. Autorstwa Nanae Aoyamy, z japońskiego przełożyła Barbara Słomka. Także jeżeli jesteście ciekawi, o czym jest ta książka, o tak idealnym tytule i poznać, kiedy jest właśnie idealny czas na smuteczek oraz dowiedzieć się, co sądzę o tej przepięknie wydanej książce, to zapraszam was dalej do oglądania. Kochani, jeżeli chodzi o idealny czas na smuteczek, to ja już zaczęłam tę książkę czytać i już przyznaję się i mówię dlaczego. Dokładnie jestem na stronie 32, więc jakoś niewybitnie dużo przeczytałam, ale słuchajcie, dziewczyny, dokładnie Roxana Bukiżark i Zaczytana Gonia na Instagramie robiły sobie buddy reading właśnie z tą książką. I ja tak mówię, o, ja też chcę. No i zaczęłam czytać. Ale potem sobie uświadomiłam, że przecież będę nagrywała reading vloga z tą książką, a ja lubię podczas nagrywania dzielić się emocjami na żywo. To znaczy, wiecie, przeczytam jakieś tam 10 stron, one mnie jakoś tak mocniej uderzą, no i wtedy biorę kamerę, siadam i zaczynam do was mówić. Więc doszłam do wniosku, że sobie trochę przeczytam, żeby wiedzieć mniej więcej, o co biega, a później dokończę. Będę ostatnia w tym wyścigu tego buddy readingu, chociaż to nie jest żaden wyścig, ja tak sobie to teraz nazwałam. W każdym razie, z uwagi na to, że książka ma jakieś 180 stron, to po tych 30 stronach już udało mi się co nieco wyczuć, wywnioskować, trochę poczuć te emocje, no i też więcej dowiedzieć się ponadto, co jest w opisie z tyłu. Zresztą do tego opisu też zaraz przejdę. Tutaj też jest informacja, że książka dostępna jest w e-booku i w audiobooku. Z tego, co widziałam, jest też dostępna na Legimi, więc jeżeli lubicie słuchać audiobooków, to warto sobie odpalić. Ja może sobie odpalę na chwilę, bo dawno takich książek nie słuchałam w audio. Może jak będę tam, wiecie, zaraz sprzątała tego, czego nie widzicie, mam nadzieję, to może sobie gdzieś tam posłucham. Ale mam bardzo ochotę, żeby poznać tę książkę, żeby ją czytać i wchłaniać. I to nie jest zarzut, że ta książka ma, wiecie, 180 stron. To mi absolutnie nie przeszkadza, bo jednak czytając już trochę tych książek z szeroko pojętej literatury azjatyckiej, jakby mam wrażenie, że tutaj nie ilość stron się liczy. Nie, to kompletnie o nie o to chodzi, bo często w tych krótkich właśnie opowieściach ten ładunek emocjonalny jest taki, że ja nie potrafię się pozbierać po 50 stronach i mam takie, dobra, I'm out. Nie, że w negatywnym znaczeniu, tylko po prostu czuję się wypruta z emocji, bo wszystko tak strasznie przeżywam. Ja w ogóle zauważyłam, że ja bardzo przeżywam i książki, i filmy, one jakoś tak mocno mnie uderzają i no trudno, już taka jestem, no, nic z tym nie zrobimy. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą fabułę, to tak wam zarysuję tutaj, na pewno coś więcej wam powiem w update'cie czytelniczym, ale mamy tutaj główną bohaterkę, Shizu, która... Wiecie, takie życie, na które bym mogła powiedzieć, nie ma za bardzo wpływu. To znaczy, ona chyba nie chce mieć na nie wpływu. Ona w sumie przyjmuje wszystko to, co się dzieje, to, co ją jakoś dosięga, to, co gdzieś tam wokół niej się toczy. To jest dobre określenie, że jej życie się toczy. I w pewnym momencie już znużona wiecznymi w sumie takimi rozmowami z mamą, upomnieniami różnymi, postanawia, że ona nie chce kontynuować nauki, tylko chce się wyprowadzić do Tokio. Jej mama nie jest zachwycona tym pomysłem, ale no zgadza się na to i postanawia jej w ogóle w tym pomyśle troszeczkę pomóc. I okazuje się, że mają po prostu taką starszą panią, którą właśnie ta matka zna, która mieszka w Tokio i która może jej wynająć właśnie pokój na czas, kiedy ona będzie starała się zaznajomić z rzeczywistością w tym mieście. No bo sama pochodzi z mniejszego miasta i matka po prostu bała się, że sobie nie poradzi. Na sam początek w każdym razie to mieszkanie z tą starszą panią wydaje się najlepszą opcją. No i Shizu, dochodząc do wniosku, że w sumie
co jej szkodzi. Tak dosłownie, to jakby po tych 30 stronach dokładnie to jest ta bohaterka. Ona ma takie, okej, okay, no co mi szkodzi? Okej, okay, no w sumie, no, no tak. I to nie jest w żaden sposób denerwujące, bo ona czuje dyskomfort mocny w kontaktach międzyludzkich, ale my wraz z nią czujemy ogromny dyskomfort, ponieważ ona właściwie nie wie, czy powinna coś zrobić, czy nie. Czuje się bardzo zagubiona w tym wszystkim, co ją otacza, ale to zaraz. W każdym razie, przeprowadza się do tej starszej pani. No i tak pomału wchodzimy w tą, w to jej nowe życie. Ja nie pamiętam tutaj... A, starsza pani nazywa się Ginko, tak, tak, rzeczywiście. I ma ona ponad 70 lat. No i Shizu, z racji tego też, że wcześniej nie miała takiego kontaktu ze starszymi osobami, to za bardzo nie wie, jak powinna wejść w tą relację z nią, jak powinna z nią rozmawiać. I tutaj nawet mamy takie nieodparte wrażenie, że czujemy taki... Po angielsku bym to określiła jako taki cringe trochę, tak wiecie, że niekiedy rozmawiacie z kimś i czujecie taką pustkę, kiedy jest cisza i nie wiecie, czy powinniście kontynuować tą rozmowę, czy nie, czy ta druga osoba nie chce, wiecie, czujecie ten taki, no, taki nastrój, gdzie, no i nie wiadomo, niekiedy tak po prostu ja się czuję, jak spotykam kogoś, kogo nie widziałam jakieś 15 lat i zaczynam z tym kimś rozmawiać, a potem się ten temat kończy i mam takie, I wiecie, poznajemy tą Shizu, która jest młodą dziewczyną, ale życie gdzieś tam toczy się obok niej, co już wam zresztą powiedziałam. I poznajemy tą panią Ginko, która już no, ma swoje lata, ale każdy nowy dzień jest dla niej jakąś nową okazją. To znaczy, tego jeszcze nie wiem, bo dopiero, tak jak mówię, one się poznają, my je dopiero poznajemy, no bo dopiero przeczytałam te 30 parę stron, 32 strony, więc nie parę, 32 strony. Dopiero się dowiem czegoś więcej o tej starszej pani, bo na razie poznaję tą właśnie Shizu, czyli tą młodą bohaterkę, która wprowadza nas w tą swoją nową rzeczywistość i dowiem się, jak to dalej się potoczy, ale jestem też ciekawa, ponieważ był tutaj taki opis, jak obserwowały koty, które się tam właśnie bawiły myszami. O, sorry, moje kolano. Jak właśnie bawiły się myszami i tam właśnie ta Shizu mówiła, że musiała pochować tą mysz, która no, już przestała być zabawką dla tego kota. To nie było jakoś drastycznie opisane, żebyście też tutaj tego tak nie odebrali. Na razie sobie to tak wiecie, gdzieś tam płynie, coś tam się dzieje. My tak to na razie spokojnie obserwujemy. Są też opisy tego pomieszczenia. I tak sobie dryfujemy. Zobaczę, jak to się dalej potoczy. I jeszcze w sumie odnosząc się do tego, co znajduje się w opisie. Poruszająca książka uznanej japońskiej pisarki, autorki kilkunastu powieści, laureatki prestiżowych japońskich nagród literackich, nagrody Akutagawy, nagrody Bungei i nagrody Kawabaty. Ciekawa informacja, jeżeli w ogóle interesuje Was literatura azjatycka, czy też właśnie konkretnie literatura japońska, to myślę, że to coś Wam też więcej powie. I otworzyłam teraz i zobaczyłam, że jest tej origami, bo mi się wspomniało właśnie, że w pokoju tej pani Ginko też jest origami. Są właśnie takie powieszone te żurawiki. Ja nigdy nie potrafiłam w origami. Bardzo bym chciała i starałam się na wszystkie możliwe sposoby, ale niestety nie umiem. Dobra, kochani, to tak. To jeżeli chodzi o taki sam początek i zarysowanie, czym jest idealny czas na smuteczek. Jestem ciekawa, jak tutaj w ogóle odbiorę pod sam koniec sam tytuł, który myślę, że może być troszeczkę przewrotny. No jestem ciekawa. Bardzo, bardzo intryguje mnie to, jak to wszystko się tutaj zawiąże, że tak powiem. Ale do tego przejdę później, ponieważ teraz najwyższa pora, żeby skupić się na chowaniu zakupów, które dzisiaj zrobiłam i na jakimś takim, wiecie, nie, to nie jest bałagan, po prostu to będzie taki porządek sobotni, typowy, standardowy, wiecie, tyle po odkurzanie, tam podłogi czy coś w ten deseń i tyle. Zrobiło się strasznie ciemno tak w ogóle, nie wiem, czy burza zaraz nas nie złapie. Nie powiem, przyjemnie by się czytało, gdyby na dworze zaczął kropić deszcz. Ale taki, wiecie, leciutki, leciutki. Mówiłam wam, że szukam gumki, która mi wystrzeliła z głowy i znalazłam ją na lampie obok. Tu jest fotel. Posikam się. We'll be right back.
Okej, okay. Słuchajcie, placuszki drożdżowe upieczone, kwiaty przygotowane. Moja mama nie lubi bukietów ozdobnych, tylko lubi zwykłe kwiaty, dlatego taki bukiecik i uwielbia ten kolor goździków. Dodatkowo jeszcze jej kupiłam kosmetyki, bo wiem, że lubi. Jestem już ubrana i słuchajcie, lecę, bo nie chcę się spóźnić. Powiem wam, że wróciłam właśnie od mamy, bo dzisiaj jest dzień mamy. I ja nie zjadam jakoś wybitnie dużo, bo zjadłyśmy tylko obiad i mama zrobiła moje ukochane ciasto, którego ona nie lubi i nie lubi go robić, ale robi go ze względu na mnie, co jest najsłodsze na świecie. Ale mam ochotę się po prostu położyć, zawinąć w taki kokonik i tak leżeć. Nie wiem, o co chodzi, może to fakt, że dzisiaj nie mam poćwiczyć, wiecie, jakaś taka zasiedziana dzisiaj jestem, ale czarne chmury idą. Deszcze niespokojne. W każdym razie, kochani, tak, spędziłam dzisiaj dzień z mamą, ograłam ją w karty, w ogóle mamy taki konkurs z mamą, że ta, która przegrywa w karty w danym dniu, ta coś na następny raz gotuje, piecze i miałyśmy sobie zrobić takie liściki, gdzie będziemy losowały sobie te dania, które chcemy, żeby ta druga ugotowała. Ale doszłyśmy do wniosku, że chyba po prostu uznajmy, że teraz mama zrobiła mi to ciasto. Ja za poprzednią grę upiekłam mamie racuchy, chociaż były one dodatkiem do prezentu. No a w ogóle jeżeli chodzi o ciasto, to ja wam może później nagram. Jest to ciasto z kruchego ciasta, z ciemnego i jasnego. Tam jest taka pianka z kisielu, ja nie wiem jak mama ją robi. Nie mam pojęcia, pewnie mama ogląda ten film, więc może tam to skomentuje. I do tego są tarte jabłka i czekolada na górze. Pycha, pycha. Po prostu jest taki troszeczkę inny jabłecznik. Uwielbiam, odkąd pamiętam, kocham to ciasto. I oho, słyszę burzę. W każdym razie, kochani, burza się zbliża, będzie super moment na spędzenie tego wieczoru, żeby czytać książki i może jakieś tam, wiecie, diamenciki sobie dzisiaj jeszcze zapodam. Chciałam też jeszcze poprosić Adama, jak wróci z pracy, żeby tutaj ze mną w podsumowaniu coś więcej powiedział o filmie, który ostatnio widzieliśmy w kinie, bo byliśmy na Civil War i chciałabym, żeby może on tutaj coś od siebie też dodał, ale to już pod sam koniec, ponieważ ja teraz przychodzę z update'em, ponieważ aktualnie jestem na stronie 110. Tak, 110. Jestem przed zimą, w idealnym czasie na smuteczek, na Aoyamy. Odpaliłam sobie w ogóle tę książkę przez chwilę w audio i lepiej mi się ją czyta. Zdecydowanie jakoś tak lepszy głos mam w głowie i lepiej potrafię wyczuć bohaterkę, ponieważ w momencie, kiedy czytam tę książkę, inaczej jakoś ją odbieram. Właśnie podeszła tak z większą werwą do tej postaci, jak czyta właśnie tam jej kwestie. Ja znowu, kiedy czytam tę książkę w papierze, to mam wrażenie, że właśnie jest ona taką bardzo znudzoną bohaterką i uświadomiłam sobie, że nigdy w życiu nie miałam styczności z właśnie tak wykreowaną postacią, która by aż tak bardzo, nie tyle co mnie odpychała. Ja mam wrażenie, że to jest zabieg w ogóle specjalny. To, że ona odpycha nas, czytelników, to, że ona odpycha osoby, które są w jej otoczeniu, bo jest o jej taki pancerz, że woli ona się odciąć od wszystkich, żeby za bardzo nie przeżywać straty, żeby właśnie jak ktoś odejdzie, ktoś ją opuści, to żeby to nie było takie mocno uderzające. Ona woli to już wyprzedzić, niż się tym zamartwiać. I takie ma wrażenie też, że ona ma stosunek do samej starości, bo tutaj są takie dość, nie tylko kontrowersyjne, ale dość niekiedy nieprzyjemne względem tej właśnie pani Ginko, że ona często jej mówi, a to tak robią ludzie starzy, a to wy się tak zachowujecie, a jak wy się czujecie, kiedy macie tyle i tyle lat, że ona tak bardzo mocno podburza to, czym cieszy się pani Ginko. I to jest troszeczkę bulwersujące względem też tego, że ona w ogóle jako Japonka, gdzie jest właśnie ten taki przyjęty właśnie kult wdzięczności względem rodziców, czy też kult pracy, co jakby jest w sumie w kulturze mocno zakorzenione, ona ma takie podejście bardzo olewające. Ani nie zależy jej na tym, żeby być wdzięczną względem rodziców, to znaczy względem mamy, bo z ojcem nie utrzymuje kontaktu, ani też jakoś nie jest zainteresowana, żeby wspiąć się tam, wiecie, w hierarchii, jeżeli chodzi o pracę, czy też właśnie
zdobyć jakiś awans, to kompletnie ją nie interesuje. Ona po prostu chce, żeby to życie płynęło. I ona się zastanawia, skąd właśnie u pani Ginko jest taki zapał. I mam wrażenie, że tutaj, bo ta książka jest podzielona na 4 takie działy i one są związane z porami roku. Zaczynamy od wiosny, potem jest lato, jesień i zima. I mam wrażenie, że wiosna to był ten taki moment, kiedy ona zmieniała swoje życie, zaczynało się coś nowego, zaczynało się coś rodzić. Lato to był taki okres, kiedy ona zaczynała się trochę otwierać, zaczynały te emocje trochę do niej napływać. Jesień to już jest taki trochę okres zmierzający do takiego ostudzenia pewnych emocji, które się obudziły w lato, gdzie był ten taki wybuch, a teraz jest taka stagnacja. No i jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy, kiedy właśnie dojdę do tego momentu, gdzie zaczyna się zima. Bo mam wrażenie, że właśnie te pory roku mocno korespondują z tym, jak zachowuje się właśnie Shizu, czy jak ona podchodzi do tego, co ją otacza. I to jest dla mnie takie ciekawe zderzenie właśnie w tym tekście, że ja nie do końca sympatyzuję właśnie z tą główną bohaterką, a jak wiecie albo nie, ja ogólnie jestem tą czytelniczką, która uwielbia utożsamiać się z bohaterami i dla mnie fakt, że najważniejsza jest fabuła i całokształt, ale bardzo mocno przykuwam uwagę na to, jak bohaterowie wpływają na mnie i to też wpływa na odbiór całego tekstu. Pojawia się też tutaj taki jeden motyw, ale może o nim na razie wspominać nie będę. To nie jest w żaden sposób, wiecie, spoiler, czy nie, nie wiem, nie jest to żaden taki zwrot akcji, bo to nie jest też tego typu historia. To jest historia, którą się trochę przeżywa, trochę skłania ona nas do refleksji na temat młodości, starości i tego kontrastu między właśnie jednym wiekiem a drugim, tym co przemija, tym co się rodzi, tym jak wiele perspektyw mamy. Myślę, że to idzie w tym kierunku, ale zastanowię się, czy jeszcze będę tutaj to poruszała, bo to na pewno ma też jakiś wpływ na naszą bohaterkę i to, jakie uczucia nam ona pokazuje. Jednak na razie wolałabym o tym nie wspominać, bo chcę przeczytać całość, czy to będzie miało jakiś taki jeszcze głębszy sens. Albo w ogóle o tym nie wspominać i zostawić Wam do poznania, kiedy będziecie sięgali po tę książkę, jeżeli oczywiście zechcecie. Mam nadzieję, że to wrażenie z całości nie zniknie. Póki co, jakoś niespodziewanie, dziwnie, intryguje mnie ta historia. Tak to dziwnie powiedziałam, ale jestem taka troszeczkę zagubiona w tym wszystkim, w tych relacjach, w tych emocjach, bo tutaj nie ma żadnych ciepłych uczuć. One się trochę rodzą, jest trochę tak dziwnie, kiedy oni ze sobą nie potrafią wszyscy rozmawiać, kiedy te rozmowy gdzieś tam ucichają. I dodatkowo, kiedy jeszcze Shizu tak właściwie nie potrafi kontynuować tych rozmów. I nie wiemy, czy ona to robi specjalnie, czy ona czuje w jakiś sposób też taką blokadę. Nie wiem, jest ona dla mnie postacią zagadką i jak sama ta powieść, zastanawiam się, w jakim kierunku to właśnie idzie. A teraz, kochani, idę sobie zrobić herbatę, słyszę, że już zaczyna grzmieć, więc ja mogę zanurzyć się w lekturze. I pod sam koniec jeszcze poproszę Adama, żeby też podzielił się wrażeniami z filmu, który ostatnio widzieliśmy, bo jeszcze jest w kinie, więc może uda Wam się na niego pójść i uważam, że po prostu warto go zobaczyć. Zmusiłam, żeby przyszedł. To znaczy ja do niego przyszłam. Cześć, Adaś. Jak się czujesz? Dobrze. Jak ci się podobał wyjazd do Chorwacji? Dobrze. Wiem, że pisaliście komentarze, ponieważ zadałam wam pytanie, czy chcecie nasz wspólny film na temat naszych wyjazdów do Chorwacji. I wszyscy wyrazili chęć, żebyśmy nagrali taki film, więc musimy spisać najczęściej zadawane pytania na różnych grupach. A ja wyraziłem? Tak, wyraziłeś, bo z tobą rozmawiałam, ale mam nadzieję, że będziesz więcej mówił niż teraz. W każdym razie nagramy taki film właśnie o naszych doświadczeniach, jak chodzi właśnie o wakacje. O naszym experience. Tak, naszym experience.
I wam opowiemy, jak to mniej więcej wyglądało, co nam się sprawdzało i tak dalej. Ponieważ byliśmy ostatnio w kinie na Civil War. I było to z tej wytwórni, ze studia A24, tak? Tak dobrze pamiętam? No. Tak. W każdym razie w rolach głównych m.in. Kirsten Dunst i ten aktor, którego imienia nie pamiętam, który grał Narkosa. Nie, grał w Narkosie. Pablo Escobara grał. Pablo Escobara. Ale pół godziny kmiliśmy, tak, to co skojarzy tego aktora? No. I tak. I cały czas tak, to jest, głos podobny, twarz podobna, tylko gdzie to, wiecie, położyć, jakby w jakim filmie to umiejscowić. I nagle Adam tak mówi, Escobar. Tylko taki odchudzony. Tak, że zdecydowanie chudszy, ale głos cały czas ma tak samo piękny. I tak. On jest piosenkarzem. Piosenka, co ty gadasz? No, o piosenki. Dobra, to sobie później odpalę, a jak wy chcecie, jesteście zainteresowani, to też sobie może odpalicie. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o film, to ja tak właściwie nie wiedziałam, czego się spodziewać. W ogóle poszliśmy z Adamem do tego kina i byliśmy sami na sali. To jest w ogóle fenomen, bo zazwyczaj jak byliśmy sami na sali, to tak gdzieś 5 minut po rozpoczęciu filmu... Ktoś się znalazł. Właśnie, ktoś tam wchodził, i była jedna osoba, dwie, a teraz byliśmy naprawdę sami i to był jeden z najlepszych pokazów dzięki temu. Nikt nam nie przeszkadzał, nikt nic nie mówił, tylko my. I pierwszy raz w kinie w ogóle rozmawialiśmy, tak w ogóle, nie głośno, ale rozmawialiśmy i to było super. Bo film jest też taki, że można było na jego temat rozmawiać i potem właściwie jak już wracaliśmy, to nie mieliśmy o czym mówić, bo zawsze robiliśmy to po seansie, a teraz w trakcie. Tak, a jeżeli chodzi o samą fabułę, to mamy tutaj Stany Zjednoczone i jak sama nazwa wskazuje, rozpoczęła się tam wojna. Domowa. Domowa, właśnie, gdzie po prostu no, walczą oni między sobą. Tylko, że współcześnie, to nie jest tak, że to jest Civil War kiedyś, tylko aktualnie. I ogólnie przedstawiona jest ta historia z perspektywy reportażystki, fotografki wojennej, która właśnie... No, jedzie i tam przedstawia, jak to wygląda. W takim dużym skrócie. No, ale ogólnie to też jest tak, że wiadomo, że zaraz fabuły jest taki, że oni jadą wykonać ostatni wywiad z prezydentem. Mm-hmm. To nie jest żadne spoiler czy coś, to jest wszędzie wiadomo. To było też w trailerze. No, że o co chodzi, no to tak. Nie jest taki. Tak, i pisałam wam też na Instagramie o tym filmie, że jeszcze jeżeli będziecie mieli okazję iść do kina, to warto sobie go zobaczyć. Z tego co widziałam, to on w ogóle był kręcony pod IMAX. I przypuszczam, że te w ogóle odgłosy strzelanin i tak dalej mogłyby dobrze wybrzmieć w takim dźwięku, znaczy dobrze, dobrej sali, jeżeli chodzi o dźwięk, ale tutaj też nie było źle, bo myślę, że tutaj najważniejsze jest sam ten przekaz, ta fabuła tego, że jakby wiecie, no ludzie się między sobą biją i tak naprawdę, no była tam taka jedna scena uderzająca, w której można sobie zadać pytanie, dlaczego, jakby po co to jest. No dla mnie to był taki film poruszający i mam wrażenie, że w ogóle te filmy wszystkie ze Studia 24 to są takie filmy bardziej no, mieszczące się w ramach kina europejskiego. Właśnie takie, może tak głupie znaczenie, takie, dla mnie to są takie jakby trochę indie mają takie naleciałości, ale takie... No, tak. I te filmy zawsze dla mnie są dobre, o. Tak, je się bardzo dobrze takie ogląda. Niesztampowe. I one nie są takie, że na przykład masz powiedzianą, że masz taką historię, dlatego mówię kino europejskie, bo mi się tak po prostu kojarzy, że wszystkie filmy, czy też książki w tym nurcie takim bardziej amerykańskim, to są takie, wiecie, wszystko jest wam podane na talerzu. Dostajecie początek, środek, zero tam jakiejkolwiek takiej przestrzeni na interpretację, to znaczy ona, ta interpretacja jest, ale ona jest tak przedstawiona wam, że od razu jak to oglądacie, to wiecie o co chodzi. A właśnie w tych wszystkich jakichś takich, gdzie nie jest wszystko powiedziane wprost, to jest dla mnie o tyle ciekawsze, że sama mogę podjąć jakąś taką interpretację właśnie, że mogę sama coś zrobić z tym, co dostałam, wiecie, jakoś tak zderzyć to z własnym doświadczeniem, z własnymi myślami i właśnie filmy z właśnie A24 tak mi się kojarzą i ja tutaj się zdecydowanie z Adamem zgadzam, także no, bardzo mi się to... No i przeważnie, no, tak jak wspomniałem, dużo filmów tam fajnych mają naprawdę. Mm-hmm. Także słuchajcie, bardzo polecamy. Nie jest to najłatwiejszy film, bo to zdecydowanie nie jest taka, wiecie, lekka historia. Teraz na pewno będziemy chcieli się wybrać na Planetę Małp. Mm-hmm. I na Furiozę. Mm-hmm. Ale Furiozę musimy zobaczyć w kinie. W kinie, w IMAXie. Ten Civil War tak mało powiedziałeś, ale... A co miałabym jeszcze powiedzieć? Nie, wszystko było dobra, rzeczywiście. Znaczy, bo ja chciałabym coś więcej powiedzieć o tym Civil War, w takim znaczeniu bardziej egzystencjonalnym. Wiesz, no, ale to raczej już dla osób, które będą po seansie. No właśnie, i dlatego nie chciałabym tutaj jakby też się tak mocno zagłębiać. Jest mój ulubiony aktor.
mąż Kirsten Dunst, która tam gra. I w ogóle wyszliśmy z seansu z Adamem i ja powiedziałam, że ten aktor zawsze, ja nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam jego imienia i nazwiska, za co przepraszam, ale tutaj może wam wkleję po prostu zdjęcie. O, on tam grał takiego jednego w Breaking Bad, takiego... Też w Redziola. W Redziola. I grał też w Czarnym Lustrze, też takiego wrydziola i jeszcze w kilku innych filmach. I ja po prostu się zastanawiam, bo w tym filmie też nie grał najbardziej sympatyczną postać, jaką mógł zagrać. I ja mam takie pytanie, jak Kirsten Dunst potrafi na niego patrzeć, wiedząc jakie postacie gra w tych filmach? Bo naprawdę, ja go kojarzę jeszcze, on ma taki wyraz twarzy, że przypuszczam, że na żywo może być zupełnie innym człowiekiem i wiecie, być mega super przyjazny, ale ja po prostu nie potrafię sobie, ma taki typaż, że wiesz o co chodzi, nie? Że gra takie konkretne role i ja już go tak dopasowałam. Przysłowiowego tu tutaj wypikujemy. Ale no takiego skurczybyka. Falusa. No dobra. Ale taki prawdziwy skurczybyk. No i tak, ja bym chciała coś więcej powiedzieć, wiesz, w takim znaczeniu na przykład w kontekście tej ostatniej sceny. No dobra, to nie zarazem to. No, nie, spokojnie, będę mówiła tutaj, jak się to skończyło i co było. Ale wiesz, można to podpiąć, tylko że no właśnie przypuszczam, że większość widzów jeszcze nie widziała. Tak jak standardowo mówimy, iść w ciemno do kina, zobaczyć i sobie ten pomyśleć. Tak. Ale warto go zobaczyć w kontekście takiego właśnie tego, jak wygląda świat, jak jest skonstruowany i że zamiast tworzyć jakąś komunikację, to tak naprawdę potrafimy walczyć swój ze swoim o coś i no tak to wygląda. I tak w kontekście tego, co się dzieje na świecie, nie tylko teraz, ale na przestrzeni setek lat, to myślę, że to tak dobrze wybrzmiewa. No, plus tak... tutaj ten właśnie, co nam się z Adamem jeszcze podobało, że ta historia nie jest pokazana tak jak na przykład w typowych filmach wojennych, że, znaczy jest to film wojenny, ale z perspektywy właśnie tych osób, które to zatrzymują w czasie, to znaczy no, z perspektywy fotografów i tego, jak to relacjonują. Co to była za Muka? Nie, dobra, myślę, kminię nad sensem. Nie, właśnie, że podobało nam się... Nie widać cię, jesteś obcięty w pół. Że właśnie nam się podobało, że ta historia była przedstawiona z tej perspektywy, a nie tak jak te wszystkie filmy, które wojenne oglądaliśmy, że zawsze to jest jakaś inny punkt widzenia i inaczej jest to zobrazowane i to nam się też bardzo podobało, że to nie była taka historia właśnie pokazana tak, jak do tego przywykliśmy. No i też właśnie sama rola w ogóle właśnie takich reportażystów, fotografów wojennych, jak to wygląda. I jeszcze, ja może wtrącę, że on jest taki mało amerykański, jak na amerykański film. Jest, mało. Tam była raz flaga amerykańska w ogóle, ale ja się śmiałam, że gdyby to był Michael Bay, to tam byłaby flaga, wybuchy i byłyby slow-mo. Już slow-mo, byłyby w ogóle hymn Stanów, jacy jesteśmy super, a tam w sumie powiem wam, że to życie w tych Stanach, to ono nie wyglądało najlepiej. Właśnie taki film troszeczkę tak wygląda, jakby trochę takie... Jakby przyszłość ktoś sobie przewidywał. No, troszeczkę tak. Co by było gdyby? No, teraz się też zbliżają wybory, więc przypuszczam, że też premiera tego filmu nie jest przypadkowa. Ale ja sobie... Pseudo Pepsi. Kupiliśmy właśnie przed kinem Tim Barka Coca-Colę limonkową. Mogę polecić jako substytut, jeżeli nie ma Pepsi, ale... Ale ja piłam tą... Sherry jest lepsza. Sherry lepsza. Limonka jest w skali 1 do 10 takie mocne 6,5. O matko. To ja wolę się nie pytać, na ile ty mnie dzisiaj oceniasz. Ja jeszcze tej limonki nie wypiłam, ale Adam już zdążył wypić całość. Spróbuj. Dzięki. O. Jest kwaśna, co nie? Jakby ktoś z kasek cytrynowy lał. Nie, to wiśniowa rzecz zdecydowanie lepsza. Dobra, no w każdym razie standardowo tak jak Adam powiedział. Nara. Ale no pożegnaj się, jeszcze posiedź chwilkę. No już jestem tutaj. Standardowo jak zawsze mówimy. Po prostu no, jeżeli taka tematyka was interesuje i chcecie poszerzyć swoje horyzonty filmowe, to wam polecamy. Nie stracicie swojego czasu, a myślę, że skłoni was ten film do refleksji. Ja teraz jeszcze wezmę ze sobą kamerę i przejdę do drugiego pokoju, ponieważ opowiem wam o książce, którą czytałam w tym filmie. A Adamowi już dziękujemy. Kochani, przychodzę do was z podsumowaniem idealnego czasu na smuteczek, no na Aoyamy, bo wczoraj skończyłam wieczorem czytać tę książkę. Jakoś tak po układaniu sobie właśnie diamencików położyłam się do łóżka i stwierdziłam, że to jest właśnie idealny czas na smuteczek. Powiem tak, nie spodziewałam się, że jeszcze w tej książce będzie dodatkowe takie mini opowiadanie, które
w żaden sposób nie uzupełni nam tej pierwszej historii, o której wam mówiłam i o której jest tutaj wspomniane w opisie, ale szukałam jakichś punktów wspólnych w tych dwóch opowiadaniach i dobrze, że w sumie na samym końcu jest, słuchajcie, taka nota interpretacyjna, nie wiem, czy tak to mogłabym nazwać, już wam powiem, uwagi interpretacyjne Kan Nozaki. Dzięki tej interpretacji mogłam dostrzec więcej, to znaczy ja bardzo wiele rzeczy udało mi się tutaj wyczytać między wierszami, bo jeżeli chodzi o samą książkę Idealny czas na smuteczek, jest to zdecydowanie ta powieść, gdzie właśnie, jak już wcześniej wspominałam w przypadku filmu, nie wszystko jest powiedziane wprost. Praktycznie trzeba czytać tutaj między wierszami, trzeba szukać jakichś takich niuansów, malutkich po prostu wskazówek, gdzie właśnie nie wychodzi sama fabuła, sam cel tej fabuły na plan pierwszy. Jakby mam wrażenie, że płynie się przez tę historię i dochodzimy do jakiejś ściany, dochodzimy do pewnych wniosków, życie płynie, wszystko się toczy i pod sam koniec miałam takie zaraz, chcę się zastanowić chwilę nad tym, co ta powieść mi dała i co mogłabym właśnie tutaj wyciągnąć. I wiecie, gdzieś nawet między tymi zwykłymi, najnormalniejszymi rozmowami między panią Ginko i Shizu wychodzi jakaś taka prawda na temat tego, co mamy przed sobą, tego, co nas czeka, kiedy jesteśmy w młodym wieku, ale też jaki spokój na nas spływa, kiedy już dojdziemy do właśnie określonego wieku, takiego wieku, jakiego ma pani właśnie Ginko, czyli mamy te 70 lat i już nie musimy się stresować tym, czy po szkole powinniśmy zacząć studia, czy powinniśmy iść do pracy, czy będziemy w stanie się utrzymać, czy będziemy mieli partnera, partnerkę, z którym spędzimy całe życie, czy będziemy szczęśliwi pod koniec tego życia. W tym wieku, który już osiągnęła pani Ginko, ona już ma taki właśnie spokój wewnętrzny, w którym może skupić się na innych rzeczach, które będą jej konkretnie sprawiały przyjemność. Przy czym młodzi ludzie, cały czas szukając tej swojej drogi, cały czas goniąc za czymś, tak naprawdę szukają tej radości, szukają tego szczęścia i często niektóre rzeczy im umykają. I potem okaże się, że to wcale nie było ważne, kiedy już dojdą do pewnego tam momentu w swoim życiu. Teraz przyszła mi jeszcze jedna interpretacja na myśl, ale tutaj chyba nie chciałabym się nią dzielić, bo to nie będzie nadinterpretacja, tak nie wiem, może, tak sobie pomyślałam, ale to już jest tak w ostatnich scenach i o tym ja wam nie mówiłam w poprzednim update'cie, nad czym się zastanawiałam, co to właśnie tam się pojawiło w tej historii i może to sobie zostawię. Jak przeczytacie Idealny czas na smuteczek, możecie do mnie napisać i ja wtedy wam powiem, bo wiąże się to z tymi obrazami kotów w tej książce i to jest taka moja myśl, ale nie wiem, zastanawiam się, czy to mogłabym tak w sumie interpretować, bo dużo też tutaj takiej nostalgii w tej książce, wiecie, to, że na przykład Shizu jest taką bohaterką trochę odrzucającą nas, odpychającą, taką, która właściwie nie wie, czego chce od życia i taką troszeczkę szydzącą z tego, jak wygląda życie pani Ginko, to jest też taki właśnie proces i zresztą to też było w tej interpretacji na samym końcu podane, że jest to też taki jej proces przepracowania tego, co nieuniknione, tego, że no, ta starość jest taka pewna. Na końcu każdej naszej drogi jest śmierć. Tutaj się właściwie nic nie zmienia. No i właśnie ta radość z tego życia, takiego normalnego, zwyczajnego, w żaden sposób nie ekscytującego, nie konkurującego z niczym życia pani Ginko, no to jest taka ostoja. Jednocześnie ten dom, w którym rozgrywa się cała akcja, że z jednej strony jest to taki dom przytulny, spokojny, gdzie jest oaza, a z drugiej strony ten dom nie jest idealny. To nie jest tak, że to jest dom, w którym na pierwszy rzut oka chcielibyśmy zamieszkać. My tam czujemy się w pewien sposób bezpieczni, ale z drugiej strony też nie do końca potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co ten dom może nam przynieść. I wiecie, to jakby sprawia też taki dyskomfort, taki niepokój troszeczkę podczas czytania. Także strasznie podobały mi się właśnie te różne kontrasty w tej powieści, które nie są bardzo oczywiste, które nie wychodzą tak na plan pierwszy, a jednocześnie dodatkowo jeszcze ta opowieść, która pojawiła się tam jako dodatek do tej historii i ona w jakiś tam sposób się łączy pod względem takiego szukania sensu właśnie w życiu, takiego szukania własnej drogi, takiej odwagi wręcz właśnie w szukaniu tego, co nas może czekać zaraz i takiej odwagi do sięgnięcia po coś, co chcemy osiągnąć.
tutaj bym tak to ujęła. I teraz, słuchajcie, chciałam wam przytoczyć takie dwa fragmenty, w sumie, które sobie zaznaczyłam. Jeden, który jest na stronie setnej. Tutaj jest rozmowa między panią Ginko i Shizu na temat tego, jak właśnie Shizu podchodzi do wielu kwestii, do kwestii związanych z jej życiem, do podejmowanych decyzji. I tutaj tak właściwie wrzucę was troszeczkę w ten dialog, który jest. W każdym razie ona tutaj mówi, że coś tam się w jej życiu zakończyło. W tych sprawach nigdy nie jest ani aż tak źle, ani aż tak dobrze, jak się człowiekowi wydaje. I teraz Shizu odpowiada. Ale kiedy mnie się wydaje, że wszystko się popsuje, zwykle się psuje. Nawet jeśli staram się nie myśleć, to i tak samo mi się myśli. Człowiek to, co wystaje z foremki, prawdziwe ja się w niej nie mieści. I to jest takie, wiecie, można to różnie interpretować, ale pani Ginko rzeczywiście, jak coś już powiedziała, to powiedziała. Pani Ginko zagniatała na nowo to, co zostało, wałkowała i znów wycinała. Powtarzała to wielokrotnie. Na blasze leżały ciasno ułożone gwiazdki. A czy w takim razie ja jestem ponuraczką? Ponury nastrój to nic złego, ale jak umrę, nikt nie będzie płakał. Co też ty mówisz? Wszyscy przecież kochają pogodę ducha, piękny wygląd, miłe usposobienie. Uff, gotowe. Po wstawieniu blachy do piekarnika pani Ginko zajęła się sprzątaniem ze stołu. Myła naczynia, podśpiewując pod nosem. Na brzegu stołu leżała przygotowana do zapakowania ciasteczek różowa torebka i złota wstążeczka. Czy pani mnie słucha? No przecież słucham. Pani to dobrze, zawsze wesoła, wszystkie cierpienia ma już za sobą. O sprawach sprzed kilkudziesięciu lat już pani zupełnie zapomniała i teraz cieszy się każdym dniem. A ty, Shizu, nie jesteś zadowolona? Spytała odwrócona do mnie tyłem. Ani trochę, odpowiedziałam. Ale chyba silny strumień wody zagłuszył moje słowa i pani Ginko ich nie usłyszała. Gdy koniec z tego dialogu. I tak mniej więcej się tutaj rozgrywałem te dialogi, że one są często bardzo poszatkowane, urwane, często zdania są w ogóle zmieniane, to znaczy jakby szyki zdań nie są zmieniane, po prostu gdzieś się rozmywa sens rozmowy i to właśnie tak mniej więcej wygląda, ale mam wrażenie, że dzięki temu jakoś zostaje ta przestrzeń na taką naszą dygresję, na to, co chcemy wyciągnąć z tego dialogu, czy rzeczywiście jakoś to na nas wpływa, czy też nie. Tutaj mam takie dwa fragmenty i tutaj w sumie mam jeszcze je przytoczę odnośnie tej relacji między młodością a starością, która w sumie wychodzi na plan pierwszy w tej powieści. To, co myśli o mnie pani Ginko, bezsilna staruszka, nie stanowiło dla mnie większego problemu. Miałam niejasne wrażenie, że jak się człowiek aż tak zestarzeje, to pewnie w ogóle niewiele już czuje. I tutaj jeszcze jeden fragment, też jeżeli chodzi o dialog między panią Ginko i Shizu. Nienawidziłam całego świata. Zdawało mi się, że wyczerpałam wtedy zapas nienawiści, jaki miałam na całe życie. Co to znaczy zapas nienawiści na całe życie? Że już niczego w życiu nie będę nienawidzić. Ale jak pani wyczerpała tę nienawiść? Ja już nie pamiętam. A ja bym chciała wyczerpać cały zapas poczucia daremności istnienia, żeby nie odczuwać jej, kiedy będę już stara. Shizu, nie wolno za młodu wyzbywać się takich uczuć całkowicie. Jeśli zachowasz z życia tylko to, co przyjemne, nie będziesz chciała umierać, gdy się zestarzejesz. A pani nie chce umierać? Pewnie, że nie chce. Nieważne, ile człowiek ma lat, zawsze przeraża go ból, cierpienie. Próbowałam sobie wyobrazić panią Ginko wachlującą się teraz szczotką za kota, jak przeżywa zawód miłosny, jak płacze z nienawiści do świata, ale jakoś mi się nie udało. Mnie dotychczas nie zdarzało się czegoś z głębi serca nienawidzić czy smucić się z jakiegoś powodu. Nie rozumiałam więc też za bardzo, jakie pozostają po tych uczuciach wspomnienia. Miałam niejasne wrażenie, że z takimi sprawami przyjdzie mi się mierzyć dopiero dużo później. I tak to mniej więcej wygląda, wiecie, ta kwestia doświadczenia życia, doświadczenia tego wszystkiego, co nas spotyka na drodze i połączenia tego wszystkiego w całość. Mam w ogóle wrażenie, że ta historia tak troszeczkę dojrzewa w czytelniku, że dopiero dzisiaj, po tym dniu od przeczytania ostatniej strony, gdzieś tak zaczęłam sobie rozkminiać, o czym wam tutaj powiedzieć, na co zwrócić tutaj uwagę, a co zostawić jeszcze wam i oczywiście wszystkiego wam tutaj też nie chcę zdradzać, bo to tylko tak, wiecie, zarysowuję. Ale prawda jest taka, że tutaj jakby tych ścieżek interpretacyjnych w tej powieści jest wiele, więc nie wszystkim może się to spodobać, także ja bym tutaj dodała troszkę więcej takiej pikanterii pod takim względem, że więcej tych takich silniejszych emocji, żeby może to mocniej mnie uderzyło, ale może też to miało jakiś taki sens właśnie w tym, że ta historia sobie gdzieś tam płynęła, ja tak razem z nią i zaczęłam się właśnie zastanawiać nad tą różnicą między młodością a już takim dojrzałym wiekiem, starością, tego jak się postrzega starsze osoby, jak często odbiera się im to, że kiedyś były one w naszym wieku, że kiedyś coś przeżyły, że nie zadajemy sobie pytania, jak wygląda życie właśnie w określonym momencie. Także dużo myśli się tam gdzieś pojawia, ale tak jak mówię, myślę, że ta historia po prostu dojrzewa i tutaj jakby takie mam
Zastanawiam się, co tam jeszcze może do mnie dojdzie po jakimś czasie. Czy odkryłam, jaki jest idealny czas na smuteczek? Myślę, że tak, ale to sobie zostawię i nie będę tutaj może mówiła, bo nie chciałabym wam też tutaj wszystkiego powiedzieć i podać na tacy, bo jeżeli sięgniecie po tę książkę, to myślę, że sami gdzieś tam może znajdziecie własną interpretację i to byłoby super, gdyby, wiadomo, każdy sobie gdzieś tam coś odkrył w tej powieści. Także kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o tego reading vloga. Dajcie koniecznie znać, czy jakoś zaintrygował was ten tytuł, czy w ogóle sięgacie po literaturę azjatycką, tak szeroko pojętą. Już tutaj, wiecie, nie dzielę na konkretne kraje. Ale dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy czytaliście ostatnio jakiś właśnie tytuł, który jest według was warty uwagi. Ja z miłą chęcią przygarnę różne polecajki. A z mojej strony chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo jak ja świetnie się bawiliście. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa! Nie pamiętam, kiedy daję buziaka na końcu.